Witam serdecznie. Odyn z tej strony. Nie uwierzycie. Godzina 9:40 i ja wstałem. To jest półtorej albo dwie godziny wcześniej niż zwykle. No i ten. Działamy, nie? Trzeba coś zacząć działać. Jak tam moja lodówka? O kurde, zimno jest. Nikt mi mięsa nie zjadł. Tak wygląda to miejsce, w którym spałem. Macie w dzień, nie? I ja muszę się zbierać stąd, bo zrobiłem jedną bardzo złą rzecz. Nie wyłączyłem prądu na noc i mam bardzo mało prądu. Chociaż teraz, jak ściągnąłem solara, to z 15 watów wskoczyło na 100, więc trochę tu pobędę. Nie no, już jest 12,8, to odpali bez niczego, ale kurde, było już prawie że poniżej 12. Woda zieloniutka, niebieskawo turkusowa i przeźroczysta. No słońce mocno już zaczyna dawać. Jeden z widzów wczoraj na streamie mi powiedział, żebym sobie przed odpaleniem dziadka otworzył bak paliwa i zobaczył, czy będzie coś takiego jak psss, bo może przez to nie ma czegoś takiego. 8 minut stąd mamy plażę i ten parking na tej plaży jest. Jadę tam, żeby się ogarnąć. Niestety to nie wina baku. Wyjeżdżam już stąd, tylko chcę wam za dnia pokazać, jak to wygląda. Tu panowie mocno pracują chyba, a tu jest automat klub Cezar Jackpot. Za nie ma wjazdu, tu jest jakiś tor gokardowy, ale 5 minut stąd mam kolejne potencjalne miejsce, gdzie będę mógł się tak bardziej ogarnąć. Chociaż tu jest dobre miejsce, ale nie podoba mi się tu. Dzisiaj mam trochę roboty, trochę dużo roboty tu w prawo. I dzisiaj będziemy zwiedzać Nowigrad. Już zakaz zatrzymywania się dla kamperów. Ale od godziny 22 do 8? Aha, od godziny 22 do 8 nie można. Dobra, ogarniam. Ale ten, trochę popracuję teraz jakieś 2 godziny, może 3, bo się tego przez streama o wiele więcej zrobiło. I ten, i potem jedziemy do Nowigradu. A Nowigrad, nawiązanie do tego Wiedźmina, nie? Tam był Nowigrad. Akurat Halla Grato mi się tak to kojarzy. To jedziemy zwiedzić Nowigrad. Czy to ma w ogóle coś wspólnego z tym, czy nie? Wandale im to tutaj zniszczyli chyba. Chyba tu są jakieś właśnie tysiąca narodów. Popisane wszystko przez tych... Nie no, miejsce super na ogarnianie się. Ale jadę do plaży zobaczyć, bo chcę słońce, żeby mi akumulator podładowało trochę. A tutaj teoretycznie jest parking na plaży. I jak jest parking na plaży, to może drapniemy tą plażę. No dobra, coś takiego. Kurde, jak jest zimno. Jezus Maria, to jest takie lodowate powietrze. Ja cię chrzanie, ustawiłem się do słońca, żeby grzało. I zdupcam to auto, bo jest zimno niesamowicie. Nie wiem, czy... Kurde, ile tutaj pokazuje? Nie pokazuje. Podpatrzyłem ostatnio takie coś na TikToku. Za głośno to leci. I zrobię sobie takie śniadanie jak on. Więc tak, danie składa się z twarogu, o ile to jest twaróg, z dwóch bananów i miał być skyr. A teraz doczytałem, że to jest świeży sir. Świeży sir. I to jest ten, serek wiejski. No ale co? To, tu,
to tu i widelce. No, spróbujemy wersji z twarożkiem jeszcze. Kurde, twarożek z tą, z cebulką i banan. To, żem sobie zrobił ten śniadanie, to nie jest twaróg, to jest ten ser taki słony. To ma 21 gram tłuszczu. Ja myślałem, że to twaróg jest. Kurze, to żem sobie pojadł banana z serem słonym i z serkiem wiejskim. Jednak sytuacja trochę się zmieniła, bo to jest jednak twaróg. I twaróg z bananem sobie zrobię, a tego sera na razie wywaliłem, bo nie mam pojęcia, co ja z nim zrobię. No to coś, trzeba nie chodzić na zakupy 10 minut przed zamknięciem. Banan chyba im starszy, tym lepszy, bo ten jest trochę, no jest miękkawy, ale mógłby być taki, wiecie, już przedojrzały, to wtedy chyba się dobrze coś takiego robi. No powiem wam, zdecydowanie lepszy od samego serka wiejskiego. Dobra. Popracowałem, zmontowałem film, podpisywałem i to żarcie to takie syte w ciul jest. To co robiłem z tym bananem. I teraz po prostu to mięso sobie usmażę, żeby mi się nie zepsuło. Tu się robi już jednak ciepło. Pogrzało trochę słońce, zrobiła się trochę późniejsza godzina. I tak sobie to przesmażę po prostu. Potem tylko podgrzeję, dorzucę warzywa, doleję wodę i będzie git. Wstępna obróbka termiczna zakończona. Niech się to tam będzie, a teraz... Tak, ja na mapie jestem mniej więcej tutaj, tak jak widzicie. I tutaj mamy Polszę. Gdzie jest Polsza? Tu jest Polsza. Tusem jest. Sam początek Chorwacji. I dzisiaj mnie interesuje Nowigrad. Nowigrad tutaj. Gdzie jest ten Nowigrad? Tu. Widać Nowigrad, widać. I czytałem o tym pałacu Dioklecjana, czy jak mu tam, w Splicie. Ale to kurde, zanim ja tam dojadę, to minie czasu tyle, że nie wiem, to się nie ma co przejmować na razie tym. Na pewno będę jechał wzdłuż wybrzeża, więc ten Split zahaczę. Zanim pojadę, to jeszcze idę zobaczyć, jak wygląda tu ta plaża, te kamienie. No, takie coś tutaj mamy. Kurde, ale piska, taki zimny wiatr jest, że nie wiem, nie? Naturalne wucety. Siadasz i opowiadasz. No, nie zachęca to do niczego. Ani do plażowania w tym arktycznym powietrzu. Ale ładnie jest, czysta woda. Wciur krewetek tu ugrzęzło. Krewetko, chodź tu, będziemy jeść. Rybki też są. A nie, to krewetka znowu. Myślałem, że to ryba. Nie no, jest tam. Tam jest ryba. Tutaj jest. O, kurza twarz. Co to jest? Ryba czy co to? Czy coś innego? Jakiś węgorz? Dobra. Ta mieścina, do której jedziemy, czytałem teraz broszurkę o tym. To było za czasów rzymskich Neapolis. A teraz się nazywa Nowigrad. No i mieścina przychodziła z rąk do rąk. To wam to powiem, co tam przeczytałem, jak będziemy w tym mieście. Ale fajnie, bo 12 km wybrzeżem se pojadę. To na pewno jakieś widoczki będą i się włączy i wam raczę pokazać. Jakby ktoś pytał, jaka jest temperatura, to jest 5-6 stopni, coś koło tego. Poczułem trochę skrusu, bo tutaj jest gdzieś ten plaża, zona 30. Dobra. Ale co to? Otwarty ten? Jak otwarty szlaban, to chyba można wjeżdżać, nie? I tam jest znak przekreślony kamper, ale ja nie jestem kamperem. No miejsce idealne pod kampera, ale jest zakaz dla kamperów.
Ale co, w takich skałach? Takie skały brzydkie. Piaseczek poproszę. No zdecydowanie coś tu kamperów nie lubią. Ale to zwykły przystanek, a nie miejsce do spania. Raczej przystanek, parking. Dobra, idę jeszcze przed tym Nowigradem kolejną plażę odwiedzić. Gdzieś tam jest ponoć, tylko jak tam przejść. Spadzia plaża. Ha, fajna plaża. Naprawdę bardzo fajna. Kupa kamieni. Wygląda jak tamiza. Kąpiemy się. Jest woda. Nie ma wody. No trochę ludzi tu w sezonie jest może, no. Może to nie takie głupie wejść z detektorem w te kamienie. Leżą ludzie się. Wylegują. No ale tak to nie zachęca w ogóle. Ani trochę. I no zmarzłem, aż długie spodnie założyłem. Do miasta, do miasta, pozwiedzać. Będę w kamieniach kopał. W zimnie. I am a tourist and I don't want to pay for the parking. I nie muszę, bo darmowy po sezonie. Właśnie mi torba spadła. Diesel tańszy o 1 centa w porównaniu do Słowenii. Kurde, słaby ten Nowigrad na razie, bardzo słaby. Ale jest myjnia. I tego właśnie szukałem. Idę zobaczyć, czy tylko, czy można kartą płacić, czy tylko na ten, na cash. Only coins, niestety. Problem jest taki, że mam tylko 5 euro i chciałbym je jednak na jakieś nieprzewidywane parkingi przeznaczyć. A karty nie mam, cholera, mam tylko w telefonie. I nie mam jak... Chociaż może w bankomatach tu jest możliwość wypłaty gotówki, wiecie, zbliżając telefon. Muszę do jakiegoś bankomatu podjechać, bo dałem 4 liter i nie wziąłem, cholera, karty, bo gdzieś mi się zawieruszyła w domu. Te trójka i centrum Nowigradu. Centrum? Chyba koło tego kościółka tam będzie. I znowu jest anioł, tym razem z dzidą laserową. W tym nie ma takiej możliwości, czy jest? Nie, tylko karta. Znalazłem i mi wypłaca, jak fajnie. Dej mi cashu. Czy mi nie dasz? Dasz mi, czy nie dasz? Dał mi. Super, a tam była rozmieniarka do monet. No dobra, centrum Nowigradu z drugiej strony. Tu jakaś taka fajna restauracja. Fajnie wygląda. Idziemy tam, tam. Wyobraźcie sobie, że tutaj jesteście w tym barze, chlejecie, czy piwa wlazły i myk na główkę. Ochłodzić się na kamyczki. Skumałem teraz jedną rzecz. Tu też są pływy i odpływy. Bo te drabinki tutaj są nie bez przyczyny. I tu ten zbiornik też jest nie bez przyczyny. I te dwie dziury tam nie są bez przyczyny. Teraz jest chyba odpływ. Jak jest przypływ, to mają tu bajorko dla dzieci, żeby się nie potopiły. A tak to ogólnie beton i stal. No tutaj trochę fajnych drzewek. Beton, beton, beton i stal. Oj, tutaj to od tego leżenia to muszą plery boleć. Albo leżaki, albo jakieś materace dmuchane, albo koc jakiś gruby. No jakoś tu plażować muszą. Ale fajne niebo. Dobra. Idziemy tu teraz, do kościółka. No tutaj te na tygodniowe wakacje. Alkohol dla mas i Pocahontas. I anioł patrzy. Raz, dwa, trzy, anioł patrzy. Idziemy umyć auto. Tu nic fajnego nie ma w tym Nowigradzie. To muszę zamknąć. Otwórz się i zamknij się. Żeby mi woda nie naleciała podczas kąpieli dziadziusia. Pranie
Myjemy dziadzia. Szyby przede wszystkim. Dobra, słuchajcie, skupiam się, bo maszyna do rozmieniania tu nie działa i mam tylko 4 razy 1,5 minuty, czyli tam nie chcę mi się liczyć, 6 minut mam tylko. Tak się prezentuje umyty dziadzio, prześliczny. I teraz mu jeszcze powietrza trochę damy z lewej strony, bo coś chyba mu znika, to powietrze. Tak mi się wydaje. Ale tu mamy kompresor. Było 2-3, a według tej takiej rozpiski, co tutaj jest, ona tutaj jest, nie wiem, czy to jest oryginalne, czy nie, ale naprzód ma ją być 3 bary. Tak, 3 bary. Tak. W jakim stanie opony? Ładniutkie. Ile ta miała? 2-2. 2-2 miała. Za mało. Jadę teraz do Pula. I to już jest kawałek, 66 km w godzinę. Tylko ja trochę dłużej będę jechał, bo ja będę zbaczał z tej drogi, bo chcę bardziej wybrzeżem jechać. A ta Pula to jest takie najcieplejsze miejsce w Chorwacji, widziałem. Gdzie mam klucz? Gdzie ja cholera klucz straciłem? Tu mam? Tu? Tu? Co jest grane? Kto mi ukradł klucz? Mam tu? O, widzicie, co ja odnoszę? Zawsze papier. Zawsze z sobą papierność. Nie znacie ani daty, ani godziny. A was przyłapię. I tyle będzie z tego. Jedziemy. Jak coś będzie fajnego po drodze, to pokażę, a jak nie, to będzie timelapsik. Tak się składa, że jest fajny widok. Zalew. Zalew. Tam po prawej stronie jest oczywiście morze, a tu jest taki zalew. W głąb. W głąb. Głębi. Terenu. Tu są fajne miejscówki, żeby się zatrzymać, chyba nawet. Mostek prześliczna, płytka woda strasznie. Tu można 30 jechać. Wpis do dzienniczka. Po drodze spotkałem Tomiego i idę do Tomiego. Na razie. Zrobiłem zakupy. Tu są takie fajne, wysokobiałkowe, kokosowe te jogurty. Kupiłem oliwę z oliwek do smażenia, desperadosa. To kupiłem ajwara warzywnego, ale włączyłem kamerę po to, żeby wam pokazać, że zarobiłem 5. Przez chwilę myślałem, że to mi wypadło, ale ja wypłaciłem 100 euro, 4 dwudziestki i 2 dziesiątki, więc tak patrzę, nie, to nie może być moja. 5 do przodu. Całe mycie dziadka za darmo na to wychodzi. Jemy na szybko. Gdzie mam tą łyżkę? Te kokosowe, jakie to jest dobre. A kalorii mam dość mało. Nie, jednak trochę ma. 87 na 100. Zatrzymałem się w takim miejscu, bo naprawdę tu jest ładnie. Panorama parking się to nazywa. Tutaj jest bus, a tu jest przepiękny widok, który zaraz zobaczycie trochę innej, z innej perspektywy. Gołąb, przelecisz się? No dobra, przelecę się. Tak patrzę po temperaturze, bo się zastanawiam, czy się tutaj nie przespać, ale tu jest za zimno. To jest, nie wiem, z 2 stopnie, z 3 może są. No ale tam, gdzie jadę, nie jest dużo cieplej. 4, 5, 5 stopni, coś koło tego. W ogóle jest strasznie zimno. Żeby we Włoszech było 6 stopni, 5, 6, a na tam gdzie jest zawsze 15. Ile jest? Neapol, 8. Też nie mają tu ciepło. W Rzymie jest dycha teraz. Strasznie zimno.
tej zimy. A zobaczmy Londyn. Londyn 6-7 stopni. No to tu jakiś front przyszedł dziwny. Polska minus 2, minus 1. Może to minie na dniach. Przez najbliższe 3 dni ma być zimno. A potem już dycha, 12, 6. Tyle co właśnie miałem nadzieję, że będzie. Dojechałem na miejsce. Mam tu przepiękny parking. To nie jest jeszcze ta Paula, czy Pula. To Pula, nie Paula, tylko Pula. Ta Pula tam jest tam dalej, ale tutaj widziałem właśnie kąpielisko i wielki parking. I mówię, przyjadę sobie tutaj dzisiaj na noc. Wstanę rano, no ciekawe. Pewnie nie wstanę rano, ale chciałbym się obudzić trochę wcześniej i sprawdzić ewentualnie tą plażę z detektorem już. Najpierw zobaczmy, czy ona tam jest. No tu już jest taki żwirek jak dla kota. To tu już można spróbować pochodzić. Jest tu cieplej z 2-3 stopnia, aniżeli było te 70 km wcześniej. Ale jest już późno i za chwilę będzie zachód. I jest taka bryza, jak to nazwać, taki wiaterek. I zejdźmy tam. I oto sobie tutaj z detektorem chyba pochodzę. Przynajmniej sprawdzę, czy warto, czy nie warto. Z jakąś godzinkę. No. No tu jest ładna plaża. Tu mi się podoba. Costa Rica, brawa, 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 brawa. Ale ten busik się teraz prezentuje, jak go umyłem. No śliczny jesteś, dziuś. Śliczny dziuś, dziadziuś. Do tej mojej świnki wrzucimy trochę tego ajwaru. To będzie, jak to pachnie fajnie. Niech to wszystko się, wiecie, przejdzie sobą. Pasta paprykowo... Jaka? Paprykowo... bakłażanowo... pomidorowa. Dobra, myjemy warzywka, obieramy. Dobra. I jeszcze kupiłem paprykę. Paprykę? W sensie taką suszoną. Paprykę suszoną, Boże, przyprawę paprykę. No i niech się teraz waży. Ale będzie wyżerać. Z tym ajwarem to będzie takie pyszne. To mięso jeszcze takie, wiecie, przytegowane. Ciekawostka odnośnie tego miejsca. Jest darmowy internet. I to dość szybki. Sprawdzałem przed chwilą. Także wyłączam pana Starlinka. Nie będziesz mi prądu czerpał, chamie. I sprawdźmy. Speed test. Zobaczmy speed test. Jaki to będzie internet. Wit? Darmowy internet takiej prędkości, kto by pomyślał? Ludzie jeszcze przyjechali tu wszyscy odpocząć, to przyjedzie taki jeden baran i będzie, nie wiem, pokazywał, no właśnie, co? Ach, szkoda gadać po prostu. I słyszałem, że jakieś trzęsienie ziemi tutaj mocne było w Turcji i tam wciul ludzi poumierało i właśnie włączyłem na TVP Info, bo jest godzina 17 i tam może coś powiedzą o tym. Tysiące ofiar trzęsienia ziemi w Turcji, no. I polscy strażacy i ratownicy ruszą. Mówiłem, w tej grudzie. Oglądam Rafała. Okrągłe. I pasza się zrobiła. I bardzo ładną rzecz trafił. Jeżeli jest to Rave in the Hall. To mam. I ma być drugi odcinek. Ja wam mówiłem, że znajdę tu złoto i znalazł coś fajnego, ale znajdzie jeszcze. Rave in the Hall. Muszę wam powiedzieć, że z tym ajwarem jeszcze lepsze. A teraz Maniek wskoczył i Florina srebrnego z jakiejś łąki wytargał. Zrobiło się późno i siedzę sobie i oglądam Sapera z kanału Underground Passion. Streama zrobił, ja wczoraj zrobiłem. Czy znam jaskinie koło Smolenia? A Saper dziś nie, ale zrobił. Jeżeli znasz temat koło Smolenia, no ale już jest bardzo późno. Poszukiwanie powinno być legalne dla każdego leśnodziadka. I właśnie po to się też włączyłem, żeby się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy odcinek.
strasznie zimno się tu zrobiło. Saper mówi, że jest minus 12 u niego. Tutaj jest 0 stopni. Więc nie mam co narzekać chyba. Jutro spróbuję swoich sił tu na plaży. Zobaczymy, czy coś się tutaj czai. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.